Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu dostałam taką dużą, tajemniczą paczkę prosto od LOL Surprise, a dokładnie to od firmy MGA. No i chyba dzięki waszym łapkom w górę, bo zostawiliście ich tam naprawdę bardzo dużo, dostałam kolejną paczkę. Tylko że tym razem ta paczka jest jeszcze większa i jeszcze cięższa i na pewno tutaj nie ma LOL Surprise. Tak mi się wydaje, że w tej paczce nie ma LOL Surprise, tylko chyba będą tutaj pupsi. I bardzo was proszę, zostawcie ponownie bardzo, bardzo dużo łapek w górę, przynajmniej 30 tysięcy. Zawsze, kiedy otwieram takie paczki, to bardzo się stresuję, że na przykład nie włączę nagrywania i wiecie, no nie nagra się to moje rozrywanie papieru i moja reakcja i wtedy co bym miała zrobić? No nie powtórzę przecież tego drugi raz. Czy wszyscy są już gotowi, żeby zobaczyć, co tutaj będzie w środku? Ale czekajcie, czekajcie, bo tylko tą zawartość paczki mogą zobaczyć osoby, które subskrybują mój kanał, czyli należą do gangu Grażyn, więc raz, dwa, trzy, naciskajcie ten przycisk pod filmem, subskrybuj, musi być szary i możecie wtedy oglądać dalej. No to jak już wszyscy kliknęli, to słuchajcie, otwieramy, co tu będzie? Ja już widzę dużo, Do paczki dorzuciliśmy też przeróżne naprasowanki i przypinki, abyś i ty mogła mieć oryginalne ubrania w stylu Pupsi Rainbow Surprise. To sobie tutaj na czapkę to przykleję chyba, na środek. Baw się dobrze podczas unboxingu i kreowania wspaniałych stylizacji dla twojej lalki z serii Pupsi Rainbow Surprise. Podpisali się jako Pupsi Team i słuchajcie, od razu wam mówię, ja nigdy wcześniej nie otwierałam tych zabawek z tej serii Pupsi, więc będzie to dla mnie mega duża niespodzianka. Czy wy widzicie, jakie to jest wielkie? Czy tu będzie jakaś lalencja? Ja nie mogę, ale dzisiaj będzie odcinek... Dwie dostałam? Serio? Chyba wiem, czemu dostałam dwa takie opakowania, bo tutaj z tyłu, zobaczcie, jest pokazane, że tych lalek w tej kolekcji jest kilka. Mam nadzieję, że uda mi się trafić dwie różne lalki, bo chyba z tego, co się domyślam, to są niespodzianki, więc nie wiadomo, co tam trafimy. Dobra, ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Wow. Nie wiem, co to, ale ładne. Doczytałam na ulotce, że tutaj w środku jest jakiś zestaw slajmów, czyli mamy tęczową walizeczkę, a w środku będą pewnie tęczowe slajmy, ale zaraz do tego wszystkiego się, słuchajcie, dobiorę. Czekajcie, tutaj coś jeszcze jest zapakowane. Byłam w 100% przekonana, że to będzie jakaś zabawka, a to jest, słuchajcie, taki shaker do picia. Ale jaki ładny, jak się świeci. Czekajcie, bo to jeszcze nie wszystko. Tu jest trochę bibuły. I tutaj mam jeszcze jakiś woreczek. A i to będą te pewnie różne gadżety tutaj. Wow, ile tego jest! Za chwileczkę wam pokażę te malutkie rzeczy, jak zmienię kadr, kamerę, ale najpierw chciałam wam podziękować, bo wydaje mi się, że to właśnie dzięki waszym łapkom w górę pod tym poprzednim filmem dostałam kolejną paczkę i teraz ta moja radość z otwierania tej paczki i zaraz tych różnych zabawek jest po prostu dzięki wam. Więc proszę, zostawiajcie łapki w górę, no bo jak sami widzicie, te łapki w górę jednak coś dają. Wydaje mi się, że w tym zestawie otrzymamy którąś z tych dwóch laleczek, bo na tym drugim pudełku tutaj z przodu były dwie zupełnie inne lalki. O, widzę już, moi drodzy, pierwszą niespodziankę. A ta saszetka jaka wielka, matko jedyna, co tutaj będzie? Mój plan jest taki, żeby powyciągać najpierw wszystkie saszetki i za chwilę będziemy je otwierali, bo powiem wam, że trochę ciężko mi się jest tutaj z tym wszystkim zmieścić. A niestety nie mam trzeciej ręki, żebym mogła jeszcze trzymać kamerę nią. Czasami naprawdę by się przydała trzecia ręka, co nie? Nie spodziewałam się, że będzie tutaj aż tyle niespodzianek. O, czekajcie, to są chyba te proszki do robienia slajmów, albo tutaj będą jakieś brokaty, które będziemy do tych slajmów dodawać. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze będzie? Tu jakaś saszetunia. I jeszcze nawet tutaj coś się skryło. Jeja, ile rzeczy. A tutaj zobaczcie na tym pudełku, jaki ładny jest jednorożec. No to zaczynamy otwierać. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Lubię ogólnie, wiecie, po prostu nowe rzeczy, nowe zabawki. To zawsze są przy tym naprawdę spore emocje. Wow!
Jakie to jest piękne! Mogę w tym sobie pić normalnie? Nalać sobie piciu? O nie, chyba nie da rady. To jest pewnie pojemniczek do mieszania slajmów, ale... Wow, czaderski jest! Dobra, otwieramy dalej. Przez te opakowania mi tutaj się wszystko w kamerze błyszczy. Ale no, chyba tak właśnie ma być. Szczoteczka! W sensie grzebień, bo szczotki to trochę inaczej wyglądają. Lecimy z kolejną. Tylko żebym tutaj nie przecięła czegoś. Bo tutaj chyba też będą jakieś ciuchy dla lalek. Skarpetunie tęczowe, takie wiecie, za kolanówki. Jakie ładne! Wyczuwam tutaj kolejną jakąś wielką rzecz. Co to będzie? Co to będzie? O, jakie wielkie lacze! To są chyba największe lacze, jakie w życiu widziałam! Ja nie mogę, jakie tutaj są ładne rzeczy! Ale się cieszę, że mam dwie lalki, bo jedna to by było po prostu za mało. Tutaj mamy kurteczkę. No i słuchajcie, z tego co wyczytałam na opakowaniu, to te kurteczki są jakby slime DIY. Tutaj do środka będziemy mogli wlać slajma i wtedy ta nasza kurtka będzie miała kolor taki, jaki tylko będziemy chcieli, ale powiem wam, że nawet taka przezroczysta kurtka też mi się podoba. Ja bym nawet do niej już nic nie wkładała, bo i tak jest ładna. A tutaj co będzie? Co to jest? Wow! Co? Patrzcie, mała wersja! Ja nie mogę, jaki czad! To jest chyba torebka. A, dobra, bo tutaj pewnie też będzie można nasze slajmy przechowywać. Ale jaki czad, mam teraz taką małą i dużą. Nadeszła teraz chwila prawdy. Jaką tutaj dziewoję wyciągniemy z tego pudełka, jaka mi się trafiła. Uwaga, uwaga, uchylamy wrota. Ta tęczowa! Ja nie mogę, właśnie ją chciałam! A jaką dużą ma głowę! O ja, a jakie usta wielkie! Zupełnie się nie spodziewałam, że ona będzie taka duża i nawet takie jakieś duże stopy ma. Wszystko ma duże po prostu. Ale to jest naprawdę mega duży pozytyw, że ta lalka jest duża, bo tak naprawdę im większa, tym lepsza. Tutaj widzę, mamy instrukcję pewnie, jak robić te slajmy. Mamy jeszcze jakąś łopatkę, kubeczek. A tutaj mamy jakiś tęczowy rozświetlacz do makijażu. Co, że ja mogę ją pomalować, czy siebie mam pomalować? Ta lalka jest zdecydowanie dwa razy większa niż Oh My God laleczki. Tutaj zobaczcie, nawet jak jej założyłam buty, to ona stoi bez żadnej podpórki. Nawet nie musi się niczego podtrzymywać i ładnie sobie stoi. A włosy też ma po prostu takie piękne, tęczowe. Sama bym takie chciała. Oddawaj swoje włosy, oddawaj, dziewojo, będą one moje. A szkoda, że to nie peruka. Musimy teraz zrobić te slajmiki i na szczęście instrukcja jest cała po polsku. Musieliśmy tutaj wlać wody, 15 ml. Na tym kubku jest tutaj narysowana taka specjalna linia i ona nam pokazuje, ile dokładnie tej wody trzeba wlać, ale w kamerze możecie tego nie widzieć, ale uwierzcie mi, że ona tam jest. Mam tutaj tęczowe niespodzianki i muszę sobie po prostu wybrać jedną i wsypać do tego kubka. Pewnie będą tutaj różne kolory, ale no nie wiem, jakie one są, więc to będzie totalna losowość. Wygląda to trochę, jakby to była mąka. Czy to będzie biały slime? Kubeczek musimy szczelnie zamknąć i teraz musimy szejkować przez minutę. Oj, będzie mnie ręka bolała, oh my god. O nie, coś źle zrobiłam. Tutaj trzeba było wlać dwie miarki, a nie jedną. Oh my god, jak to zepsuję, to zwariuję. No dobra, dolewam jeszcze jeden teraz ten kubeczek. Mam nadzieję, że po prostu to się nie zepsuje. I ja nie mogę, jaka ze mnie jest ciamajda. Ale ja zawsze źle czytam instrukcje, po prostu tak spojrzę byle jak. Zamiast się wczytać porządnie, później Aga Ciamajda wszystko psuje, więc nie popełniajcie mojego błędu. Muszę teraz poczekać około 20 minut, aż mi się tam ten slime w tym shakerze ugotuje, więc w tym czasie otworzymy sobie kolejną tęczową laleczkę. W ogóle można zobaczyć, jak ta moja poprzednia miała na imię. Rainbow Dream, czyli tęczowy sen. Jak ładnie. Zaczynamy znowu zabawę z wyciąganiem saszetek. O, tutaj widzę, jakieś takie troszeczkę inne kolory mają. Tutaj mamy saszetki takie fioletowo-brokatowe, a tam były przecież tęczowe. Dobra, jest kolejna. Tutaj widzę, że będzie kurtka w tej saszetce. O, kolejna wielka rzecz. Wszystko już wyciągnięte, więc zabieramy się za otwieranie saszetuniek. Najlepszy moment, chociaż chyba otwieranie tej lalki jest lepszym momentem. O, wow! Wow!
To jest jakaś fioletowa kamizelka. I tu widzę, że można ją wypełnić slajmem. Powiem wam, że to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, że Pupsi wymyśliło coś takiego, żeby szykować sobie ubrania DIY i dodawać do nich slajmów, żeby miały różne kolory. Przecież później te slajmy można wyjmować, wkładać nowe, więc mamy tak naprawdę nieograniczoną liczbę możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie nowych ciuszków. Przecież można też wkładać jakieś inne slajmy, takie wiecie, nasze własne, które sobie zrobimy. Jakie ładne! To jest tak jakby puszka od napoju La Caca. Caca? Serio Caca? Mój tata, jak byliśmy dziećmi, na kubkę mówił Caca, więc nie wiem, troszkę mi się to dziwnie kojarzy, słuchajcie. Tak naprawdę do tego pojemnika możecie sobie wsadzić wszystko, co tylko chcecie. Ja nie oceniam, czy tam będzie caca, czy będzie slime. Wkładajcie do tego sobie nawet smarki, co tam tylko chcecie. Nikt was nie będzie oceniał. Dobra, kolejna rzecz, buciory, wow. To takie, co? Jakieś baletki z ćwiekami? Przecież jak ona tym kogoś kopnie, to się wbije, nie powiem gdzie coś takiego. Trochę niebezpieczne te buty. Coś mi się wydaje, że ta lalka, którą tutaj trafimy, to jest jakaś taka, wiecie, rockmenka, albo jakaś metalówna, albo to będzie jakaś alternatywka. Farta? Serio? Nie fanta, tylko farta. A fart po angielsku to jest pierd. Nie mogę, no bo ogólnie słuchajcie, nazwa Pupsi to ma właśnie związek jakby z kubką jednorożca, a tutaj mamy napój o smaku pierdu. Tak jak wspominałam wcześniej, nie oceniam, można tutaj trzymać swoje pierdzioszki w tym pudełku na później, albo na przykład, żeby się pochwalić kolegą i koleżanką, jak pachną nasze pierdy. O, już wystarczy? Zachowam na później. Albo bratu pod nos podłożę. Przy okazji, jak już gadamy tak o tych pierdkach, to przyznam się wam do czegoś po prostu strasznego. Jak byłam dzieckiem razem z bratem i z moją koleżanką, robiliśmy zawody, kto komu pierdnie w twarz. Serio. I uciekaliśmy przed sobą. Wstyd się przyznać, ale naprawdę mieliśmy taką zabawę. Mam nadzieję, że ktoś z was też się tak bawił. Proszę, napiszcie w komentarzach, że ktoś z was też się tak bawił, bo nie chcę być jedyną osobą dziwną w całym tym towarzystwie. Mamy tutaj kolejne pączoszki, z nich się jakby zlewa taki slajmik. Pięknie to wygląda. Z tego całego opowiadania o tych pierdach, z tego całego wrażenia, chciałam już zacząć robić slajmy, ale nie, przecież jeszcze czas na lalkę, nie wiemy przecież, jaka tutaj będzie lalencja w środku, no już zapomniałam, że trzeba ją też z tego wydostać. Tum, tur, tum, tum, tum. Ale jesteś ładna i ty na pewno nie pierdzisz wszędzie, gdzie popadnie, prawda? Ty jesteś, moja droga, tak piękna, że pewnie jak już czasami zdarzy ci się zrobić, to pewnie pachnie kwiatami. Pierwszy slime jednak wyszedł, nie było żadnego problemu, że dodałam później jeszcze jedną porcję wody. Zobaczcie, jak się ładnie rozciąga. Dodałam też do niego już brokatu i ten brokat go tak mega rozjaśnił, bo on był w kolorze takiego ciemnego fioletu. Zobaczmy teraz jeszcze, jak wygląda tutaj to do robienia makijażu. Wiecie, co mam ochotę z tym zrobić? Posypać sobie włosy na Sylwestra. I może nawet tak zrobię. Tutaj mam takiego różowego szlamika. Powyrabiajmy chwilę i zaraz zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Moje glutki są już gotowe, więc teraz nadszedł czas, żeby tutaj pododawać je do ciuszków. Dało radę tutaj otworzyć tego buta i teraz spróbujmy tutaj dodać trochę tego szlamiku. O, chciałabym tego z brokatem. Musimy tutaj wypełnić buciora. Buty już zostały wypełnione szlamikiem aż po brzegi. No i powiem wam, że to naprawdę fajnie wygląda. Tutaj gdzieniegdzie czasami wychodzi trochę tego szlamiku, bo za dużo go włożyłam, ale wolałam włożyć go za dużo i trochę wycisnąć, niż żeby było go za mało i były jakieś tutaj w środku dziury. No i powiem wam, fajnie to wygląda, nie? Wszystkie te ubranka mają tutaj takie specjalne zamknięcia, że jak włożymy tego szlamika tam i zamkniemy, to on na pewno nam nie wyschnie, bo nie będzie dochodziło powietrze. Dobra, teraz trzeba tutaj szlamik porozprowadzać.
Moje dwie przepiękne laleczki są już gotowe. Tęczowa dziewoja ma tutaj w spódniczce pełno slajma i powiem wam, że weszła tam cała taka jedna porcja. Założyłam też jej te podkolanówki, no i powiem wam, że prezentuje się naprawdę prześlicznie. Ta Lalencja ma przeze mnie przerobioną kamizelkę. Do środka nie dodałam wcale slajma, tylko po prostu wsypałam te błyszczące drobinki, takie serduszka. Moim zdaniem to wygląda naprawdę mega czadersko. No i oczywiście ona ma tutaj jeszcze w butach szlamik. Nie zapomnijcie też napisać w komentarzach, która Lalencja waszym zdaniem wygląda lepiej. Nawet nie mówię tutaj, którą lepiej przerobiłam, ale która po prostu wam się bardziej podoba, bo mi chyba, słuchajcie, jednak ta fioletowa, ona jakaś taka, wiecie, bardziej niegrzeczna jest, tak jak ja. Ale przecież to jeszcze nie koniec dzisiejszej zabawy, bo mam tutaj tą wielką skrzynkę, w której zupełnie nie mam pojęcia, co będzie, zielonego pojęcia. Oh my god, na potężną grażynę! Czy w tym zestawie chodzi o to, żeby robić tutaj pachnące szlamiki? Serio? Rozkminiłam już wszystko, wiem co do czego jest i to jest, słuchajcie, tak jakby slajmowo-makijażowy zestaw. Tutaj mamy takie małe zapaszki, które pachną tak mega słodko i można je pewnie dodać też do szlamików. Dalej mamy błyszczyki, normalnie do ust. Tutaj mamy kubełek do dodawania wody. Tutaj niżej te kwadraciki kolorowe to są cienie do powiek i one mają taką konsystencję kremową, więc bardzo fajnie się nakładają. Dalej jest łopatka do wyciągania glutków. Tutaj mamy taką buteleczkę na proszek, foremki do wyrabiania glutków, ale najbardziej zadziwiła mnie ta butelka. Myślałam w pierwszej chwili, że ona jest taka, wiecie, normalna, psik-psik, że można zrobić, ale nie, to jest pudełko do przechowywania szlamików, bo ono się otwiera od spodu i można wtedy do środka tej butelki wcisnąć te szlamiki i je tam przechowywać. Tutaj na samej górze jest taki błyszczyk do ust z wymiennymi wkładami. No i takie tajemnicze pudełeczko. A jak otworzymy to pudełeczko, to mamy w środku pełno małych pudełeczek, w których możemy po prostu przechowywać swoje szlamiki, żeby nam nie wyschły. Te chmurki można normalnie ściągnąć z tej walizki i wypełnić je sobie tutaj szlamikiem, zamknąć i przyczepić. Ja nie mogę, jaki to jest czaderski zestaw, ale zostawię go sobie, słuchajcie, na później, kiedyś na jakiś challenge, może będą mi potrzebne jakieś, wiecie, śmieszne rzeczy makijażowe, będę, nie wiem, malowała Martynę Zabawę, albo mojego brata, albo Pawła Malinowskiego, to na pewno wtedy z tej walizeczki skorzystam. Wszystkim osobom, które zostawiają łapki w górę, dziękuję ślicznie, mua, buziaczki dla was, widzimy się niedługo w kolejnym filmiku, pa, pa!